Najfantastyczniejsza szkoła warsztatu telewizyjnego, jaką mogłam dostać w życiu, za co jestem bardzo serdecznie telewizji publicznej wdzięczna, to były dosyć długie szkolenia z profesorem Aleksandrem Bardinim, wspaniałym polskim aktorem, wykładowcą, no, człowiekiem o tak niezwykle przeszywającym intelekcie i niezwykłej osobowości, który właściwie to był starszy pan, dystyngowany, dowcipny, taki cięty, który potrafił właściwie w punkt każdą osobę ocenić. To, co mówił, patrzył się, zadawał nam różne takie zadania i właściwie trudno się było nie zgodzić z jego oceną. Ona była po prostu zawsze w punkt i zawsze jego rada była słuszna. I że była pełna jasność, też w czasie tych szkoleń paru osobom powiedział, że po prostu nie każdy musi pracować w telewizji. I on to mówił w taki sposób, że trudno się było nie zgodzić albo obrazić. Bardzo to robił, tłumaczył i tak dalej. No ale fantastyczne zajęcia. I wtedy on nas też wtedy pogrupował. On wtedy zobaczył na przykład, jakie cechy mamy, które nas predestynują do danych form telewizyjnych wtedy. I, ale pamięta pani, jaki był wyrok dla pani? Tak. No, to znaczy, on powiedział, najważniejsze być zapamiętanym, że największym grzechem osób, które chcą pracować dla innych ludzi, to jest ich przezroczystość. Nie można być przezroczystym, trzeba być zapamiętanym. I on powiedział, słuchaj, nawet jeżeli ci ludzie będą mówić, że coś jest nie tak z tobą, to ty się tego nie słuchaj, dlatego że ty zostaniesz zapamiętana, bo jesteś takim śledziem z czekoladą. Znaczy, jak się zaperzysz w jakiejś dyskusji, to potrafisz do krwi ostatniej bronić swoich racji, a wyglądasz jakbyś właśnie wyszła z piaskownicy. I mówi, właśnie tak trzymaj i mówi, nigdy nie trać tego właśnie tego pazura takiego w dochodzeniu do swojego, w obronie jakichś tam swoich opinii. Bardzo to było to wspaniałe. Właściwie cały czas korzystam gdzieś tam z tych rad, chociaż minęło trochę czasu. Babyface killer. No, dobra. To nie były słowa profesora Bardiniego.